Władysław Bieda nie mógł sobie wymyślić lepszego prezentu imieninowego. Najpierw burmistrz Limanowej od najmłodszych mieszkańców miasta otrzymał kwiaty, a chwilę później od radnych miasta absolutorium. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, czyli wszyscy obecni na sali. Budżet został zrealizowany z ponad 96% skutecznością, dlatego opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie mogła być inna jak tylko pozytywna. Jedną z najważniejszych inwestycji minionego roku była ta, którą nie widać, a która mieszkańcom jest niezbędna i potrzebna do normalnego funkcjonowania. Władysław Bieda, burmistrz Limanowej, to jeden z najlepszych gospodarzy w Małopolsce. Już drugi rok z rzędu odebrał nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu oceny aktywności gmin subregionu sądeckiego za 2015 rok. Zaprezentowane wyniki rankingu aktywności gmin subregionu sądeckiego wykazały, jak trudnym zadaniem jest jednocześnie dbać o przychody, nie zaniedbując inwestycji, troszczyć się o zbilansowanie wydatków, zachowując przy tym wysoki poziom świadczeń dla mieszkańców. Józef Budacz, TV28.